I według mnie każdy z nas musi wyjechać ze swojego domu, żeby nawet spojrzeć z zewnątrz na te wszystkie swoje relacje, schematy, które tam zostawiamy za sobą. I nie jest powiedziane, że nie możemy wrócić. Możemy wrócić, ale wydaje mi się, że jak ktoś zostaje w jednym miejscu, tam gdzie się urodził przez całe życie, no to nie jest dobry. Dobry wieczór wszystkim autorom, autorką, scenarzystą, scenarzystką. I witam Kamila Krawczyckiego, reżysera i scenarzystę filmu Słoń, który właśnie przed chwilą obejrzeliście. Cześć. Witam. Porozmawiamy sobie o filmie, ale też o scenariuszu. Miałem okazję przeczytać tekst. Kamil mi go przysłał, ale też jest w bibliotece scenariuszy, jeśli ktoś z was jest zainteresowany. Super, jeśli przeczytaliście go wcześniej. Będą jakieś odniesienia do tego. No i sam film, też wielkie gratulacje Kamil, nagrody w Gdyni za mikrobudżet. Za najbardziej spełniony debiut w konkursie mikrobudżetów, za bezwstydnie romantyczny melodramat, film szczery i odważny. Czyli wszyscy aprobują. Dobrze. Zaczynamy od takiego pytania, którego twórcy nie zawsze lubią. Nie wiem jak ty, więc możesz wymijająco odpowiedzieć. Wiem, że pochodzisz z Podhala. Film rozgrywa się na Podhalu. Czy inspiracją było samo Podhale, czy też twoje życie tam? Nie jest to moja autobiograficzna historia, ale oczywiście bardzo czerpałem ze swojego życia, ze swoich doświadczeń, ale też z doświadczeń bliskich mi osób. Z Podhala, z Nowego Targu, jestem konkretnie z Nowego Targu, ale nie tylko. Gdzieś myślę, że jest wspólny mianownik tych naszych queerowych historii, coming outów i tak dalej. I pochodzenia z małego miasta lub ze wsi. Dokładnie. Myślę, że też wiele takich historii możemy obejrzeć już do tej pory z różnych części świata, no bo to jest bardzo uniwersalne doświadczenie osób queerowych. Jedną rzecz, którą zwróciłem uwagę, czytając scenariusz i też oglądając film, oglądałem go dwa razy, przed chwilą rozmawialiśmy, że przynajmniej moim zdaniem jakakolwiek recenzja powinna być napisana po obejrzeniu przynajmniej dwa razy, bo wtedy zauważa się więcej. I jedną z takich rzeczy, na którą zwróciłem uwagę dopiero teraz, to jak postacie w tym mikroświecie są zaplecione, jak fajnie są połączone, powiązane relacjami, co jest naturalną rzeczą w takiej miejscowości. No ale film i historia w scenariuszu to jest wytwór twojej wyobraźni. Rozumiem, że nie kopiowałeś prawdziwego miasteczka. I zastanawiałem się tutaj właśnie scenariuszowo, jak planowałeś te relacje? Czy, tak już podpowiadając trochę, jakbym pewnie ja to robił, czy sobie to jakoś rozrysowywałeś, zastanawiałeś się nad funkcjami i w historii? Tam przypomnę tylko, jest bardzo fajne połączenie, że chłopak, który prześladuje Bartka, jest synem gościa, który ma tego pieska na łańcuchu. Z kolei ojciec Dawida też występuje w historii, ma tam rolę w tym barze, też wcześniej się pojawia, macha. Jak to planowałeś? Ciężko powiedzieć, bo to nie było tak od początku, wiesz, pisałem, potem sobie na przykład napisałem scenę z tym uwiązanym psem i wtedy jakby po prostu stwierdziłem, że świetnie będzie powiązać tutaj postać tego chłopaka, kolegi Bartka. I tak jakoś po prostu samo to przychodziło. Na bieżąco w trakcie tworzenia historii. Tak, no naturalny proces, tak. Nie chciałem, wiesz, nie lubię jak coś tak się bierze po prostu z niczego. Lubię jednak jak to jedno wynika z drugiego, więc starałem się też spojrzeć na scenariusz pod takim kątem. Dokładnie. No i to jak widać działa, bo rzeczywiście ta społeczność żyje i Bartek jest jej częścią. Widać, że oni się znają, jakoś zbliża to do bohatera i do tego świata. Tak, ogólnie w małych miejscowościach czy na wsiach żyje się właśnie w tych małych społecznościach i wszyscy są tam w jakiś sposób powiązani, to na pewno wziąłem ze swojego życia i ze swojej ulicy, na której właśnie moi rodzice nie mieli gospodarstwa, ale po jednej, po drugiej stronie płotu były takie same gospodarstwa, na ulicy była też dla mnie taka Danuta jak ta sąsiadka, też były takie uwiązane psy i do dzisiaj są, ale też są psy, które sobie biegają luzem i w filmie też, więc... Nie chciałem ani krytykować tej wsi, ani jakoś też nie miała być to laurka dla niej.
Dokładnie, ale czyli myślę, życie. Ale mam jakiś sentyment tak. do tego miejsca, jakąś nostalgię. Bo sam film był kręcony w jakim miejscu? Tutaj nie sprawdziłem. To dokładnie w Pieninach, w Stromowcach Niżnych, tak właśnie 20 minut od Nowego Targu to jest. Okay. Ale no, tam nagrywaliśmy kilka dni, a większość zdjęć powstała na wsi pod Warszawą. Okej, okay, no czyli typowe kłamstwo filmowe. Nie lubię tego mówić na spotkaniach. Inaczej nazywane magią kina po prostu. I tego się trzymają. Ale to właśnie te mikrobudżety, to był taki kompromis, na który musiałem iść. Gdyby to nie był mikrobudżet, to bym wziął ekipę na miesiąc w góry. I... Jasne, tak by było idealnie. Więc trochę zepsułeś moje kolejne pytanie, ale bo też myśląc o takiej strony scenariuszowej inspiracji miejscem, zacząłem sobie wyobrażać, czytając wasz scenariusz, gdzie opisów przyrody jest mniej, natomiast w filmie jest dużo scen właśnie takich pięknych, chciałoby się powiedzieć podhalańskich krajobrazów. I myślałem sobie, że kiedy ja czasami piszę scenę w jakimś miejscu, nawet w Warszawie, bardzo mi pomaga pójście w to miejsce, pokręcenie się, pomyślenie, troszkę już inscenizowanie. No i właśnie chciałem zapytać, w związku z tym, że to się dzieje na Podhalu, czy w Pieninach, czy pojechałeś tam? No ja bym mógł powiedzieć, że to tam Podhale, dużo ludzi by się kłóciło. Też się kłócą i mówią, że Nowy Targ nie jest na Podhalu, a jest stolicą Podhalu. Ale to taki już taki wtyk regionalny tam. Tak, jeździłem tam oczywiście. Wiesz, ja mam taki spot też właśnie, jak Bartek ma, gdzie sobie tam ogląda tą całą wieś z góry i te widoki. No to ja też mam takie miejsce niedaleko domu moich rodziców. I wiecie, no pisałem kilka lat właściwie, gdzieś był obok mnie ten scenariusz, bliżej lub dalej. Ale pamiętam, że jak nadchodziła jesień to już i wiedziałem, że ten film będzie osadzony i będzie się działa akcja jesienią, no to się cieszyłem, że tam mogę przyjechać i tak chwilę się pozastanawiać, jak funkcjonuje tam ten Bartek, nie? Jeszcze dodatkowo z tym otoczeniem, które właśnie docelowo miało być w filmie. Super, czyli tak trochę wejść w jego buty. To też jest takie pytanie, bo o samym bohaterze porozmawiamy trochę osobno, ale zastanawiam się zawsze, bo sam tak mam, pisząc, że trzeba się w pewnym momencie oddzielić od głównego bohatera. Bo jak zaczynasz, to szukasz podobieństw między sobą i nim, czasem bohaterką oczywiście. To nie ma znaczenia, wszyscy jesteśmy ludźmi, więc te uniwersalne uczucia tam są. Czy miałeś taki moment, czułeś coś takiego, że jesteś nim, nie chcesz być nim, że musisz coś zmienić? Kurczę, chyba nie, ale mogę ci też teraz kłamać i po prostu nie pamiętać, czy... Mogłeś nie mieć. Nie. Spoko. To oczywiście mamy różne doświadczenia, nie? Więc podejście do pisania może się też różnić. A wracając jeszcze do miejsca, bo wspomniałeś o Bartku, że sobie mogłeś wyobrażać. Czy na przykład miejsce zainspirowało cię kiedykolwiek do napisania sceny w tym filmie akurat, myślę, że zobaczyłeś lokację, na przykład już wybraną i wymyśliłeś coś nowego? A już po jeżdżeniu na lokację. Też chyba nie było takiej sytuacji, ale nie zdziwiłoby mnie to, bo tak się faktycznie dzieje często. Ja w ogóle jak myślę o filmach, to lubię tak zacząć od ogólnego klimatu filmu. Na przykład wyobrażam sobie, że właśnie będzie to historia, znaczy na początku tak było, że będzie to miłosna historia, która się będzie toczyła na wsi jesienią i po prostu wtedy już całym sobą zaczynam czuć ten klimat i to mi bardzo, bardzo pomaga. Super, okej, okay. Czyli od tego wychodziłeś, bo to jest właśnie gdzieś jedno z kolejnych moich pytań. Natomiast wracając do Bartka, do głównego bohatera, tutaj byłem ciekawy, z czego on wyrósł, bo już zacząłem w tą stronę, że może trochę z ciebie, że może on był tobą, ale powiedziałeś, że raczej nie, więc jak on ci się objawił najpierw, jaką miał twarz? No, trochę jest tak, że jeden i drugi ma sporo ze mnie, a też nie mają znowu, więc wiesz, to jest, no filtrujemy wszystko jednak przez to swoje życie. Też kiedyś na spotkaniu jeden z widzów powiedział, że dla niego Bartek i Dawid to jest jedna osoba w dwóch wariantach po prostu. I to Dawid to już jest Bartek tylko po tych kilkunastu latach, po przepracowaniu sobie tych wszystkich spraw, więc jeśli chodzi o jakieś takie inspiracje z życia, to tak, widzę, że są osoby, z którymi gdzieś się wychowywałem w Nowym Targu albo były gdzieś niedaleko mnie, które nigdy nie wyjechały w ogóle poza swój dom rodzinny. Jasne, jasne. To było dużą inspiracją, jakby myślałem o Bartku.
A przy samej jakby technice tworzenia postaci, bo już weźmy sobie inspirację, widzisz kilka twarzy. Natomiast jak wyglądał ten proces tworzenia tego bohatera? Bo bohater to historia jednocześnie, prawda? Czy rozpisywałeś sobie jego biografię? Czy myślałeś o tym, jak żył wcześniej? Czy od razu go zderzałeś z kimś, właśnie z takim Dawidem? Tak, myślałem oczywiście o jego wcześniejszym życiu. Ale to jest trochę tak, że tak ci powiedziałem, że zacząłem od tego, że to ma być historia miłości dwóch chłopaków, potem, że będzie na wsi, chociaż z tym też długo walczyłem, żeby opowiadać o swoim rejonie. Pierwszy chciałem opowiadać gdzieś indziej. A powiedz więcej o tym. No, pierwszy chciałem lokować tą historię gdzieś w większym mieście po prostu. I jakoś tak może bałem się opowiadać o wsi, bo to jest jednak trudne opowiadać w Polsce o wsi. Na zasadzie, kurczę, właśnie, że z jednej strony wiem, że tam jest i fajnie, i źle, i jak to po prostu pokazać, bo teraz się też z tym spotykam, to są takie, to jest zabawne, jak potrafią być skrajne opinie, nie? Że jedna osoba czy jeden krytyk powie, że pięknie pokazana wieść, tak właśnie z miłością, a drugi powie, że stereotypowo i na wsi są sami sadyści i tak w tym filmie jest pokazane i wiesz. Tak, no to jest znana zasada, że jeden krytyk powie tak, drugi krytyk powie tak. Więc jak obserwując, wiesz, co się działo przy innych polskich filmach i przy tym, o tym, jak wyglądała ta wieś w tych filmach, bałem się po prostu w ogóle poruszać tego tematu, bo to nie miało być podstawą tego filmu, nie? Tylko tłem, a potem z tego tła już wynikają po prostu pewne sprawy, od których nie można uciec. Tak, no to ma znaczenie rzeczywiście, ta społeczność, masz rację, ale wydaje mi się właśnie, że tutaj udało się sportretować bardzo naturalnie, bez odchyłu, ale znam ten zarzut, że bez odchyłu, znam ten zarzut, że wykształciuchy portretują wieś, nie? To jest częste hasło. No ja jestem stamtąd, to mogę się tak... Dokładnie, masz ten przywilej, tak. I tak interweniowałem i dalej interweniuję przy Pieskach w Nowym Targu. Tak, czyli to jest kilka tygodni tam. To jest z autopsji. Tak, tak, to się dalej dzieje i to tak. Super, chciałem o tym Piesku też pogadać. Ale jeszcze, bo nie dokończyliśmy w sumie o Bartku, tak? Tak, więc, tak. Więc jak już sobie wymyśliłem ten klimat i wymyśliłem, że to będzie ta historia miłosna i wymyśliłem sobie potem tego Bartka, no to wiadomo, wrzucamy go wtedy w środowisko, w otoczenie najbardziej niesprzyjające dla niego, żeby miał te kłody pod nogami, więc takie gospodarstwo, które zresztą znam, świetnie mi tutaj się z nim po prostu zgrało, jakby, że to już samo w sobie będzie dla niego problemem. Potem, że jeszcze sam jest z tą mamą, tak. która też tam ma swoje problemy. A potem to już najbardziej się ucieszyłem, jak gdzieś do tego doszły te konie. Bo sobie pomyślałem, że to jest takie w ogóle clue tego wszystkiego, że on kocha te konie i przez nie trochę nie może wyjechać. Że one są tą namiastką wolności dla niego, ale musi porzucić w ogóle tą miłość do koni i tą namiastkę wolności na rzecz tej wolności, która dopiero ma nadejść, takiej, no nie wiem, czy prawdziwej wolności, bo nigdy nie jesteśmy wolni tak naprawdę, ale no jakby już na kolejny poziom po prostu. Okay. Czyli klasycznie postąpiłeś jak każdy twórca, zapędziłeś bohatera na drzewo i rzucałeś w niego kamieniami. Tak. A Bartek taki kochany, no ciężko. No właśnie. Ale właśnie to właśnie było coś takiego, tak, chciałem właśnie stworzyć bohatera, którego będziemy chcieli przytulić. Który... O, to się na pewno udało. Który będzie powodował, że tak będziemy się chcieli o niego zatroszczyć i mu kibicować. Super. I zwraca też uwagę oczywiście ta bliskość natury, co naturalnie wynika z otoczenia, ale tak mocno postawiłeś na tą bliskość zwierząt. Tak sobie myślałem, nawet czytając scenariusz zauważyłem jeszcze więcej porównań. Tutaj dodam dla tych, którzy nie czytali, nie mieli jeszcze okazji, a może mnie wyprowadzisz z błędu, może tego nie zauważyłem. W scenariuszu są jeszcze kozy i jest bardzo fajny, bo jest dużo symbolizmu. Dobra, mów, bo ja cię zagadam. Były kozy i nagraliśmy kozy. Scena z kozami się nie udała. Okej, okay. O widzisz, szczerość, bardzo dobrze. Z kozami. One są w tej wersji teraz, tak? Która tam była, że oni tam gonią te kozy? Tak, 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 że to było to jest taka historia, której... dobrze, bardzo dobrze. Ostatnie spotkanie przy filmie, więc teraz powiem.
ale mieliśmy, powiedzieliśmy o tym na Nowych Horyzontach po premierze i potem ustaliliśmy, że nie opowiadamy historii z kozami jednak. Czyli zrobić dla nas wyjątek. Kontrowersyjna. Nie, no koza nam niestety uciekła, jak nagrywaliśmy scenę z uciekającą kozą, mimo że wydawało nam... Czyli spełniła swoje zadanie. Za bardzo się wczuła w rolę. Wtedy to nie było takie śmieszne. Ale znaleźliśmy ją, więc od razu to już tak uprzedzę. Ale sprawa była taka, że wydawało nam się, że wszystko jest dobrze zabezpieczone. Był płot i tak dalej. Tam był dodatkowo jeszcze dochodziły takie trudności, że nie nagrywaliśmy tej sceny na Podhalu, tylko pod Warszawą, gdzie mieliśmy z jednej strony budynki, czyli mogliśmy grać tylko na budynki, a z drugiej strony wielkie puste pole, czyli absolutnie kamera nie mogła być w tamtym kierunku zwrócona. To było bardzo problematyczne. I co? I te kozy były po prostu od pani, która nam też dawała tego psa i no wiesz, mikrobudżet, więc wszystko tak po prostu załatwiane. Od sąsiadach po prostu, od sąsiadów przy lokacji. I ta koza nam naprawdę uciekła. Znaczy uciekła pierwsza tak troszkę i wróciła. I ta pani ją zawołała, więc też aż tak się nie znam na kozach, więc koza się nazywała Blondie. Więc myślałem, dobra, może koza już tak po prostu jest z panią związana, że... Wróci. Tak, że wróci, że nie będzie takiej sytuacji, że ucieknie. Pani zresztą też wyglądała, że jakby nic się nie dzieje, jak ta koza uciekła, nawet tam, wiesz, te kilkadziesiąt metrów i tam wróciła, to pani wychillowana. No i przy pewnym dublu ta koza uciekła tak po prostu w ten las. A tam było serio tak z 2 kilometry i las. I ona prosto do tego lasu. Wszyscy jej szukali. Cała ekipa przerwali się dzień zdjęciowy, tak? Nie, no... Znowu mikrobudżet, każda minuta się liczyła, więc szybko co robić dalej. I koza się nie znalazła się do wieczora, więc morale już w ekipie spadły. No jakby kurczę, straciliśmy kozę, jakby no, nic fajnego, że ta koza może kurczę nie przeżyć przez to, że sobie wymyśliłem taką scenę i że nie byliśmy przygotowani do nagrywania jej odpowiednio, nie? Więc to nie było za miłe doświadczenie i potem faktycznie produkcja stanęła w wysokości zadania, rozwiesili wszędzie plakaty, kartki, jeździli po prostu od domu do domu, od gospodarstwa do gospodarstwa. Ja już byłem pewny... Ale nie wkręcasz nas, tak, bo ta historia jest bardzo długa. Tak było naprawdę. No ja już po pierwszej nocy mówię, no kurczę, no jak ta koza się nie znalazła, no to już przecież się nie znajdzie, no jak koza przeżyje sama w tym lesie, nie? No i się okazało, słuchajcie, że po 3 dniach się znalazła. Przyszła po prostu na jakieś gospodarstwo i tam do nas zadzwonili. Więc. Czyli na szczęście happy end. A tutaj właśnie chciałem nawiązać, tak jak mówiliśmy, spełniła swoje zadanie w pełni, bo była takim symbolem w scenariuszu, takie miałem poczucie właśnie tej ucieczkowości z tego miejsca, nie? Chyba taki, czy taki był zamysł? Tak, ale wiesz, ja jakoś miałem marzenie, żeby nagrywać z tymi kozami. Nie miałem wcześniej do czynienia z kozami, akurat tam... Koło domu nie miałem kóz i zawsze się, tak sobie myślałem, że to muszą być fajne zwierzęta, więc sobie pisałem je w scenariuszu. No i to jest, jedna z... Jest w jednym ujęciu koza, ale to jest bardzo bliskie ujęcie, jak Bartek się nagrywa siostrę tam, która jest w Norwegii zaraz na początku filmu, to tam ujęcie startuje z kozy i potem przechodzi na Bartka. Okay, ale to nie ta koza. To jest druga koza, bo były dwie kozy. Dobrze, może wystarczy o kozach, ale dzięki za tą historię. Ja w ogóle zachęcałem Kamila przed spotkaniem do wskazywania, co na planie wyszło inaczej, bo w filmie tego nie zobaczymy, a to jest jedna z takich praw, które się zdobywa z doświadczeniem, że napisany scenariusz bardzo się czasami różni właśnie przez uciekające kozy albo przez pogodę i przez inne czynniki. Także to są super historie, na które czekamy. Ale jeszcze zwierzęta, jeszcze chwilę, bo zwróciłem na to uwagę. Jedna z takich rzeczy, które doceniam scenariuszowo pośród wielu, to jest właśnie taki motyw przekraczania rzeki Konno. I czy planowałeś, tak przypomnę tylko, Kamil, Bartek w pierwszej chwili podjeżdża do rzeki, nie boi się ją przekroczyć, potem wchodzi, ale jest zbyt rwący nurt i za trzecim razem mu się udaje. Jak ten koncept na ten motyw powtarzający się powstawał? Czy to było wcześniej, czy coś cię zainspirowało do tego? Scenariuszowo pytasz tak czysto? Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że to przekraczanie rzeki było już w pierwszym drafcie nawet, okay. Że to mi się gdzieś spodobało jako ten motyw. No, bardzo fajnie obrazuje wewnętrzne napięcie, wewnętrzny konflikt bohatera.
Także to super się udało. Na przykład przez chwilę miałem, bo miałem wiadomo też mnóstwo różnych konsultacji scenariuszowych, raz fajne, raz mniej, ale zawsze jakoś wartościowe. To jest coś, co powinniśmy zawsze robić. Oczywiście. To też były na przykład takie głosy, nawet nie wiem, czy czasami teraz jeszcze nie ma takich głosów, że właściwie to nie Bartek przekracza tą rzekę, tylko koń przekracza tą rzekę. Też tak, tak miałem, kurczę, może faktycznie, może to jest, no nie bardzo, że nie będzie zrozumiałe, nie? No nie, to jednak ja to czytałem jako jego zmaganie. Może bał się wody. No tak, bo jednak on go musi tam prowadzić, więc tak. To... Super. I jedna rzecz taka ze scenariusza o zwierzętach, bo były też kury. Bardzo fajna tutaj historia zbliżająca bohaterów. Reżysersko super, kury. Fajnie współpracują. Tak? Czyli jak coś, to kury. Ekipą. Tak, bo to było tak właśnie, że otwieraliśmy ten kurnik, otwierał się kurnik i te kury miały tam wylecieć. No to były takie pierwsze duble. Oczywiście, że Bartek otwiera ten kurnik, no a kury nie reagują, siedzą sobie w środku, nie? No to wtedy wpadamy na to, że ktoś musi tam być, żeby jakiś dźwięk tam z siebie wydobyć, czy jakkolwiek te kury tam przegonić. Potem się okazało, że wiesz, te kury faktycznie wychodzą, tylko że rozbiegają się po całym gospodarstwie. Więc potem autentycznie przed kolejnym dublem połowa ekipy, nie wiem, z 15 osób, wszyscy zaganialiśmy kury do tego kurnika. Czyli duża część planu spędziliście na ganianiu ze zwierzętami. Tak. I to jest też chyba taka, ja wiem, nauczka, jak myślisz teraz z perspektywy czasu, żeby jak najmniej zwierząt wpisywać w scenariusz? Nie, to jest super. Tylko trzeba się odpowiednio przygotować do tego, tak myślę psychicznie, że jak coś się nie uda po prostu, bo zwierzę nie do końca będzie czuło, że tego dnia chce zagrać to, co jest zapisane w scenariuszu, no to po prostu trzeba albo jakoś na to wpaść, jak zmanipulować tą sytuacją, albo poddać się temu, co się wydarza. W ogóle to jest taka... Nie wiem, reżysersko dla mnie coś, co gdzieś po prostu sobie kiedyś przeczytałem, wiadomo, w jakichś mądrych książkach i to miałem w tyłu głowy cały czas. I też tego mnie nauczyły shorty wcześniej, żeby się nie zakotwiczać po prostu na tym, co jest tutaj zapisane, albo jak ja sobie to zaprojektowałem w głowie. Żeby się po prostu poddać tej sytuacji, która się wydarza. Super. No i właśnie to jest kolejny też argument za tym, dlaczego zmienia się scenariusz na planie, prawda, że idziesz z flowem. No i wróćmy do tego pieska na łańcuchu, bo to jest też taki mocny symbol. Pojawia się najpierw po przyjeździe Dawida, kiedy on zwraca na niego uwagę. I to było dla mnie ciekawe, bo jakoś tak pośrednio mówiło też coś o Bartku. Bo Bartek tam żyje i on w tym momencie, sorry, że już od razu interpretuję zamiast tobie pozwolić, ale możesz się odnieść do tego, że on, dla niego to była część rzeczywistości, tak? I on zwrócił uwagę na tego pieska, bo zwrócił na niego Dawid. Czy tak właśnie myślałeś o tym? Ja myślałem o tym tak, że on wiadomo widział tego pieska i znał wszystkie te pieski z okolicy, ale nie ma w sobie żadnej odwagi, żeby kogokolwiek upomnieć o cokolwiek. Co dopiero o tak dużą sytuację, nie? Żeby nie za jakieś awantury nie zrobić. Tak, dokładnie. Myślę, że miał świadomość, kim jest ten kolega, który potem rzeczywiście wraca ze swoimi... Bartek jest dość zablokowany. Właśnie. I tutaj, i to jest, no bo punktem takim przełomowym, tym zakłóceniem w scenariuszu jest pojawienie się Dawida. I dla mnie to było ciekawe właśnie z tej perspektywy podróży bohatera, opowieści o bohaterze, że Dawid ma wybudzić Bartka z letargu. Takie jest moim zdaniem jego zadanie. Potwierdzasz? Tak, tak. Tak. Natomiast, bo jesteśmy w kontekście filmu LGBT, jakby nie patrzeć. Nie wiem, czy tak klasyfikujesz, czy nie klasyfikujesz, jak myślisz o swojej historii? Tak, ja bym się tego nie bał. Okay. Więc patrząc na bohatera tego rodzaju, znamy jego cel, znamy jego życie. Jego celem jest założenie stadniny. To jest jego rzeczywistość i on to kocha, bo kocha konie, tak jak powiedziałeś. Natomiast to wybudzenie trwa bardzo długo później. To jest też cała przyjemność, cała zabawa w tym filmie, jeśli mogę tak to brzydko nazwać. Czyli zmierzam do tego, że nie jest to na samym początku klasyczny film o coming outcie, prawda? Że jakoś tak wyczuwam taką intencję od początku tworzenia. Powiedz mi, jak o tym myślałeś? Tak, tak. I mam nadzieję, że to jest jakoś tak wyczuwalne od początku, że Bartek nie ma problemu ze swoją orientacją, z tym, kim jest, tylko inni mają, dlatego on musi gdzieś ukrywać, zatajać tą informację. Ale sam nie ma z tym problemu. To jest ciekawe, bo to znowu przy konsultacjach montażowych też mi się pojawiło.
To był najtrudniejszy etap w ogóle powstawania filmu. Okej, okay, to powiedz więcej. Nie, jakby psychicznie do udźwignięcia konsultacje montażowe, nie? Bo jakby musisz usłyszeć wszystko, co złe na temat filmu, żeby go poprawiać, a więc jesteś tym sam na przykład, więc ty zostajesz w takiej sytuacji, że, no, że jest jakaś tragedia w ogóle, że to się kompletnie nic nie udało, bo tylko są same błędy wszędzie, nie? Mm. Miałem na przykład ten zarzut kilka razy, że dlaczego my wiemy od razu o bohaterze, że jest gejem? Pierwsze ujęcie już wiemy, że jest gejem, nie powinniśmy tego wiedzieć. A jak tak, to wiesz, wychodziło? Od linijki już po prostu, bo to już są jakieś utarte sprawy, które też jako filmowcy pewnie mamy, oglądając, wiesz, wiele filmów, że skoro tak było wcześniej, to tak musi być, bo to jest ciekawe, że widz musi odkrywać to, że on jest tym gejem i on musi mieć z tym problem, bo to będzie ciekawsze, no ale jakby... No nie, totalnie to nie była moja koncepcja. Nie taki był zamiar. Ale przez chwilę oczywiście się przestraszyłem, że wow, że w takim razie źle to nagrałem, że to będzie totalne, wiesz, spalanie się po prostu w pierwszym ujęciu, ale potem musiałem, wiesz, otrzeźwieć i sobie to powiedzieć, że no nie, przecież nie o to tu chodziło, nie? Super. Może króciutką przerwę zrobimy, bo wiem, że możemy też zadawać pytania i tak co jakiś czas, zanim nas tutaj wygonią. Może już teraz macie jakieś pytania? Ja mam takie pytanie, czy od początku wiedziałeś, jak zakończysz ten film, że on wyjeżdża, czy jednak zostaje i czy jak po prostu myślałeś podczas tego procesu, co zrobić, czy jednak go wypuścić z tej wsi, czy nie, czy jak to po prostu wyglądało u ciebie? Byłem pewny od początku, że Bartek wyjeżdża i tutaj się nigdy nie zastanawiałem nad inną wersją, z tego względu, że taki miał być mój przekaz, że musimy wyjechać, żeby, ja nie mówię, czy ja tego w ogóle nie odbieram jako ucieczkę, nie? On nie ucieka, tylko on według mnie po prostu wyjeżdża, jakby stawia kolejny krok w swoim życiu i według mnie każdy z nas musi wyjechać ze swojego domu, żeby nawet spojrzeć z zewnątrz na te wszystkie swoje relacje, schematy, które tam zostawiamy ze sobą i nie jest powiedziane, że nie możemy wrócić, możemy wrócić, ale wydaje mi się, że jak ktoś zostaje w jednym miejscu, tam gdzie się urodził przez całe życie, no to nie jest dobre, nic z tego nie wyniknie, że wiesz, nawet jakbyśmy chcieli jakieś problemy rozwiązać na miejscu, to nauczymy się je rozwiązywać dopiero patrząc z dystansu i ucząc się czegoś z zewnątrz. Dlatego byłem pewny, że to jest mój przekaz, ale scenariusz był trochę dłuższy i go uciąłem. Tak, było jeszcze kilka scen później, Bartek przyjeżdża... Że tego nie mówiłem wcześniej, zastanawiałem się, czy mówić. A, czyli mamy skrót, każdy sobie już tam musi sam dopowiedzieć, co było dalej, ja tak to wam zepsuję zabawę. Ale dobra, już powiem. Więc było kilka scen, Bartek przyjeżdża do jakiegoś dużego miasta, którym jest Dawid, z tym pieskiem i zostaje Dawida nad ranem po jakiejś wielkiej imprezie u niego w mieszkaniu. I Dawid go odsyła z kwitkiem, Bartek sobie chodzi tak samotnie po tym mieście z tym pieskiem, a potem na koniec Dawid go znajduje i tak się miało kończyć. Okej. Ale uznałem, że bardziej interesujące jest to, że jeśli utnę po prostu w momencie, w którym on przekracza granicę tej wsi. Nie? Ja tutaj jeszcze przez moment wrócimy do pytania, ale będę kontynuował, bo to było też moje pytanie, więc mam jeszcze parę myśli. Bardzo fajnie to ująłeś i tak zdecydowanie powiedziałeś, że tak po prostu chciałeś pokazać i gdzieś ostatnio usłyszałem takie zdanie, no bo to jest tematem filmu, prawda? Tam jeszcze jest kilka tematów, które poruszymy, natomiast to, czy zostać, jak się otworzyć na doświadczenia, że temat to pewnego rodzaju instrukcja twórcy, czyli zadajemy pytanie i my znamy na nie odpowiedź. A często jest tak w filmach i ja sam się z tym mierzę, jak piszę, że zostawimy otwarte zakończenie, może tak, bo po prostu na jakimś etapie jeszcze nie wiemy. A ty wiedziałeś od razu? Tak, wiedziałem od razu. Wiedziałem. Znaczy otwarte zakończenie, wiesz, no takie otwarte zakończenie myślę, że jest fajne, no bo wiemy, że on wyjechał, już podjął tą decyzję, a co będzie dalej, to już w tym momencie nie jest ważne. Zobaczyliśmy ten ważny okres z jego życia, kiedy on się zbierał do tej decyzji, nie? Tak. Nie lubię takich zakończeń otwartych. Jakbyśmy nie wiedzieli, czy wyjechał, czy nie wyjechał, no to wtedy to według mnie irytuje widzów, nie? To znaczy właśnie powiem ci, że gdyby zostawić tą scenę na scenie z krowami, to nie powinniśmy może gdybać, ale to byłby zupełnie inny wydźwięk, prawda? Ja w pewnym momencie się zacząłem zastanawiać, oglądając film, już jakby znając tą historię po pierwszym oglądaniu, po czytaniu, ale właśnie może dlatego zacząłem się zastanawiać,
Co by było, gdyby on jednak jego wnioskiem po tych wszystkich przeżyciach, po tym ataku, po tym napisie na domu, było to, że on jednak ma to gdzieś i spróbuje sobie tutaj znaleźć miejsce, trochę wbrew, być może trochę wbrew tym doświadczeniom. I ta scena, no ten wyjazd i ten piesek zmienia to wszystko, bo krowy, czyli znowu mam zwierzęta, jakoś go by zatrzymywały wtedy, prawda? Tak, jakbym wtedy zakończył, to by było wiadomo, że on zostaje. Na tamten moment nawet nie dopuszczałem myśli, że on by mógł zostać. Teraz może bym się nad tym zastanawiał, tylko wydaje mi się, że i tak trzeba było to dalej jeszcze poprowadzić, co on tam zrobi teraz w tej nowej rzeczywistości, no bo tam jest jeszcze ta siostra w ciąży, tak. Ta matka, widać, że coś tam się już zaczęło ruszać, ale nie do końca. No. Trzeba by zrobić sequel chyba. Cały. Ale bo jeszcze ma przez moment do zakończenia i wracamy do pytań, bo myśląc o kinie LGBT, tak, i trochę tutaj będzie jeden odnośnik do Hyacynta, bo gadaliśmy o tym też, że pozostawianie nadziei, tak, że jest to jeden z takich elementów, który rzadko występuje i wydaje mi się, że to się tutaj udaje, tak, no bo on, i to chyba miałeś na celu, prawda, już może dam ci powiedzieć. Tak, to miałem, no wiesz, no miałem na celu właśnie, żeby widz został z tą nadzieją, żeby poczuł sam na sobie, że też może wykonać kolejny krok w swoim życiu, nieważne jaki ten kolejny krok będzie i z jakim aktualnie problemem widz, czy wy dzisiaj się zmierzacie. I ja w ogóle uwielbiam w filmach i w scenariuszach tą drogę bohatera, tą ścieżkę i to, jak to po prostu wpływa na mnie. Ja uwielbiam filmy, wiesz, po których wychodzę i czuję na sobie, że przeżyłem to, co przeżywał tam bohater. No tak, to po to właśnie oglądamy filmy. Super. Wracając do pytań, czy są jeszcze jakieś? Cześć. No może stan. Mam dwa pytania i jedno jest to właściwie do czego już Marcin nawiązał, czyli inny film z tego obszaru kina gatunkowego. Czyli Wszystkie nasze strachy. Jak odebrałeś ten film? Bo chyba gdzieś wam się w produkcji one zazębiły i Wszystkie nasze strachy były przed Słoniem. I jak na niego zareagowałeś? I no jestem ciekawa twoich wrażeń w tym kontekście. A drugie pytanie, ja czytałam scenariusz przed obejrzeniem i scenariusz mnie wkurzył. Natomiast zastanawiałam się, czy zadać to pytanie, bo film łagodził już te odczucia, które wywołał scenariusz, bo pomyślałam sobie, a gdyby siostra nie wróciła i dlaczego facet się emancypuje znowu, kolejny z tej małej miejscowości, kosztem kobiety czy kosztem kobiet generalnie? I to, no, to było coś, co wzburzyło we mnie krew na poziomie czytania scenariusza. Dzięki. A potem po filmie, co myślisz? Po filmie właśnie pomyślałam, że co by było, gdyby siostra nie wróciła, nie? Że jednak ten powrót siostry no jest takim trochę deus ex machina, nie? Przepraszam. Znaczy ona gdzieś tam jest i zawsze miała być ta siostra. Dla mnie ta siostra była kolejną przeszkodą dla niego do wyjazdu, z tego względu, że mamy bohatera, który kocha wszystkim pomagać dookoła. I kiedy przyjeżdża, znaczy czuje się w obowiązku, żeby wszystkim pomagać. Więc jest tym, nie wiem, archetypem opiekuna, więc kiedy siostra wraca i ma problem, no to według mnie to było dla niego przeszkodą, a nie... Gdyby siostra wróciła i nie była w ciąży, no to by było właśnie tym darem po prostu od bogów dla niego, że wow, teraz mogę wyjechać i nie przechodzić tej ścieżki sam, bo ona mnie tutaj po prostu uratowała z opresji. A kiedy ona przyjeżdża i jest w ciąży i jeszcze do niego mówi, że mam nadzieję, że mnie nie zostawisz teraz samej, no to jest dla niego już obciążenie. Wszystkie nasze strachy. Więc tak, pamiętam, że Kasia Klimkiewicz w Szkole Wajdy, bo ja kończyłem skrypt w Szkole Wajdy, ale z scenariuszem drugiego filmu pełnometrażowego. Kasia Klimkiewicz jako jeden z etapów powstawania filmów powiedziała, że jednym z etapów jest to, że się dowiadujesz, że ktoś robi taki sam film jak ty. I ja miałem tak, jak pisałem w ogóle jakąś pierwszą koncepcję w ogóle tego filmu i tak jak w ogóle mówiłem, znaczy jakiejś queerowej miłości wtedy na początku w ogóle, jeszcze nie było Bartka, nie było niczego.
Pamiętam, że chciałem opowiadać o środowisku dresiarskim w dużym mieście. I pamiętam, że wtedy usłyszałem, że Dawid Nikle robi ostatni komers i tylko się dowiedziałem, że tam, że będzie o dresach. Więc mówię, a, no to fajnie. Potem przeskoczyłem na tą wieś i zmierzyłem się z tym, że będę opowiadał o swoich rejonach. No i to, że powstawały wszystkie strachy, to... To już było jak... Kurczę, próbuję sobie teraz to czasie jakoś ułożyć. Nie pomogę chyba niestety. Na pewno ten... My nagrywaliśmy wrzesień, październik, listopad, a wszystkie nasze strachy miały premierę w Gdyni we wrześniu, więc ja ten film dopiero zobaczyłem po nagrywaniu Słonia, ale oczywiście słyszałem, że powstaje queerowy film i się będzie dział na wsi. Więc jakby samo to zdanie powoduje, że no jest dramat. Co teraz robimy, co tu zmieniać, od kogo się dowiedzieć, co tam jest w tym scenariuszu, żeby nie było, że coś, wiesz, się, nie wiem, splagiatowało, na przykład, a nawet tego nie widziałeś. A potem, kiedy zobaczyłem strachy, już się dowiedziałem po prostu, o czym to, też wcześniej, o czym to jest i o kim, to już byłem spokojny, że to będzie coś zupełnie innego. Według mnie to są drastycznie różne filmy, więc one w tym jednym zdaniu, że geje na wsi mogą brzmieć bardzo podobnie, ale to jest totalnie nie było ziemi. No dokładnie, gdzieś tutaj odnosząc się do tych zakończeń, nie? Ale myśląc o tym, jak może się potoczyć życie, też chyba się odbijałem, myśląc o twoim filmie, od wszystkich naszych strachów, że Bartek mógłby być trochę takim, nie pamiętam nazwiska bohatera, imienia, Dawidem Ogrodnikiem, tak? Który walczy z rzeczywistością. Rycharskim, tak? Daniel, tak? No tak, przecież to był Daniel Rycharski, tak. Tak, więc jak już gdzieś pewnie się dowiedziałem, już teraz nie pamiętam, albo przeczytałem, że film ma traktować bardzo o religii i że on tam będzie właśnie bardziej walczył, powiedzmy. No ale właśnie, mamy dwa zupełnie różne filmy. To już wtedy się uspokoiłem, że to jest, wiesz, coś innego, nie? Tak. A zastanawiałem się też nad castem, nad obsadą. Czy wiedziałeś wcześniej, czy wybierałeś dopiero już na gotowym scenariuszu? Paweł Tomaszewski pojawił się bardzo wcześnie w projekcie. Jeszcze byłem na innych warsztatach kiedyś w Szkole Wajdy. To były takie weekendowe warsztaty z pracy z aktorem. I Paweł wtedy był po prostu jako ten aktor, z którym mieliśmy się uczyć pracować. I wtedy został. Już pisałem, już powstawał jakiś pierwszy draft, więc pamiętam, że wtedy tak spotkałem się kilka razy z Pawłem, opowiedziałem o tym filmie i co robię. I był pierwszą osobą, która czytała w ogóle draft scenariusza. I on już został. Ta postać Dawida się trochę zmieniała przez te lata. No właśnie, to jest ciekawe. Też chciałem zapytać o to. Czy zawsze to był taki chłopak, który był odważny, spontaniczny i miał właśnie to przekazać Bartkowi. I zawsze też miał problemy, które zostawił w tyle w domu rodzinnym. I zawsze było tak, że on nie był kilkanaście lat tam. W tym domu rodziny, więc zawsze było to, ale po prostu zmieniał się trochę, na przykład nie wiem, był pisarzem w pierwszej wersji. A to jest ciekawe, też z tego ciągle mówię ciekawe, ale widocznie dużo ciekawych rzeczy, bo wydaje mi się, że muzyka bardzo tutaj miała istotną rolę, tak? I zastanawiałem się, czy to właśnie wyniknęło z tego, że on jest basistą, co tam nie wcześniej, dopiero w pewnym momencie ujawnia. Czy te pomysły muzyczne, mam tutaj na myśli bardziej użycie muzyki, śpiewu. Pewnie też o tą grę Pawła. No to właśnie zaraz tak powiem, bo to jest w sumie ciekawe, że miał być tym pisarzem, potem tak nie wiedziałem, czy będzie pisarzem, czy gdzie inny zawód mu dam, ale że to będzie coś freelancerskiego, artystycznego, nie? I byłem na spektaklu Jaskinia z Pawłem i z Ewą Błaszczyk w Teatrze Studio. I tam się dzieje taka sytuacja, że jak widzowie przychodzą i siadają na krzesłach, to Paweł grał utwór na pianinie. Jakiś freestyle, wiesz, totalny. I wtedy tak miałem, wow, jak Paweł świetnie gra, jak świetnie śpiewa. Nie wiedziałem tego wcześniej. Już go znałem i już pracowaliśmy tak nad tym filmem. Dobrze, widzisz, rozgadaliśmy się, ale myślę, że można jeszcze kontynuować rozmowę w kuluarach. Nie wiem, czy uciekasz. W każdym razie... Zapraszam, jak ktoś ma ochotę powiedzieć. Super. W każdym razie wielkie dzięki za tą rozmowę. Gratulacje jeszcze raz filmu i nagrody. Dziękuję.